dobry, witam was w dzisiejszym vlogu. Po raz kolejny witam się z wami z kuchni. Ale kto nie zaczyna dnia tak naprawdę w kuchni? No my zawsze. Właśnie jestem w trakcie przygotowywania późnego śniadania. Ja już jestem po opalaniu. Właśnie zmontowałam vloga. Kapiego nie ma, ale wydaje mi się, że niedługo wróci. I jestem taka po prostu pełna energii. Chyba przez to słońce. Po prostu od chyba 3 czy nawet 4 dni spędzam poranki właśnie na słońcu. Opalam się, co prawda nie jakoś super długo, bo tak maksymalnie może godzinę, bo już mi się nawet tak dłużej nie chce siedzieć, też nie mam takiego krzesła do opalania, tylko siedzę na zwykłym i już bolą mnie plecy. Ale naprawdę od razu człowiek jest bardziej pełen energii. Szczególnie, że ja mam bardzo dużo wspomnień z plażowaniem i tak dalej. Zawsze mieszkałam nad morzem i naprawdę jestem tak mega wdzięczna za to, że jako nastolatka, jako dziecko mogłam spędzać prawie całe wakacje na plaży. I właśnie dzisiaj, kiedy się tak opalałam, w pewnym momencie tak mi przyszło takie wspomnienie do głowy, jak miałam z koleżanką jakieś 13-14 lat i chyba każdy możliwy dzień, kiedy tylko mogłyśmy i była pogoda, spędzałyśmy na plaży od rana do wieczora. Potrafiłyśmy siedzieć kilka godzin na plaży i kojarzy nam się taka piosenka z filmu Disneya Randka z gwiazdą chyba? Something about the sunshine. I po prostu jak słyszę tą piosenkę, to od razu mam w głowie tamte dni, to słońce, plaże, morze i chipsy. Nie byle jakie, bo twistosy to się chyba nazywało. Były dwa smaki, jakieś grillowane i chyba fromaż. I po prostu jak ja sobie to wszystko przypominam, to jestem od razu tak szczęśliwa. Więc dzisiaj mam taki trochę nostalgiczny, ale w bardzo pozytywnym znaczeniu tego słowa dzień. Dobrze to powiedziałam? Nawet nie wiem. W każdym razie powoli łapie mnie słońce. Mam już nawet piegi na nosie, dosyć dużo, bo pewnie nie widzicie, ale mam. I zauważyłam, że najbardziej łapie mi słońce klatkę piersiową i to już jest chyba oznaka starości, bo dorośli ludzie zazwyczaj najszybciej łapią słońce właśnie na klatce, więc chyba to są już te stare dni. W ogóle to może niektórzy z was zdążyli zauważyć, że chyba od 3 dni czy 4 wrzucamy filmiki codziennie. I chcę od razu powiedzieć, żebyście się do tego nie przyzwyczajali, bo wiem, że niektórzy chcieli, żebyśmy wrzucali codziennie cały kwiecień. No ale co można robić codziennie, jak się siedzi w domu? Po prostu aktualnie mamy jakieś takie właśnie dni pełne energii, jakichś takich chęci do nagrywania i tak dalej, więc to robimy. Ale nie mówimy głośno, że na przykład filmy będą codziennie do tego i tego dnia, albo że teraz robimy tydzień codziennego nagrywania, bo nie chcemy wam powiedzieć w żaden sposób jakoś tak, albo bardziej narzucić sobie, że musimy coś zrobić. Po prostu teraz czujemy taką chęć, taki przypływ motywacji i tak dalej, więc to robimy. Ale ile to potrwa, tego nie wiemy. Być może dzisiaj jest ostatni taki filmik, a może potrwa to jeszcze tydzień. Także taka informacja od nas, że to w ogóle w żaden sposób nie jest zaplanowane, więc nie wiemy, jak to będzie wyglądać dalej. Ja jestem już w domku, jesteśmy po śniadaniu, śniadanie było pyszne, na zewnątrz jest cudowna pogoda i jednak nie jesteśmy w stanie wytrzymać dłużej niż 2 dni. Tak jak Okcia mówiła ostatnio, że tydzień poczekamy od otwarcia i pójdziemy. Nie, dzisiaj jest 3 dzień. I już musimy wyjść. Boję się, że pogoda się zepsuje, bo wiem, że za parę dni ma niby padać, już ma się trochę pogorszyć pogoda, podobno, tak według prognoz. No może tak być, może tak być. No ja wczoraj jak jeździliśmy, no chwilę po tym mieście jeździliśmy, dosłownie do 2 sklepów, to jednak jak otworzyło się okno, wdychało się stosunkowo świeże powietrze, to po prostu uznałem, że musimy iść na spacer. A ja nie jestem takim wielkim fanatykiem spacerów, to pewnie, teraz pewnie już zapomniałaś, ale przecież zawsze było tak, że ty musiałaś naciskać, że idziemy na spacer. A teraz jest odwrotnie. A teraz jest właśnie odwrotnie. Ja chcę iść na spacer, chcę pooddychać świeżym powietrzem, chcę zobaczyć plażę. Tylko musimy sprawdzić, tak, czy na plaży trzeba chodzić w maseczkę. No właśnie się zastanawiam. Bo wiem, że w lesie nie trzeba. To jak w lesie nie trzeba, to na plaży na pewno też nie, bo to jest ale to samo. Ale warto to sprawdzić. Wydaje mi się, że to jest to samo, więc no właśnie tam was zabieramy. Na plażę. I dojechaliśmy pod plażę. Sprawdziliśmy, czy można chodzić bez maseczek, ale z tego, co wyczytaliśmy, to nie. Tylko w lasach nie można, co jest dosyć... Tylko w lasach można bez. Tak, tylko w lasach można bez, co jest dosyć dziwne, ale wydaje mi się, że po prostu chodzi o to, że jednak w lesie nie zrobisz tylu rzeczy, co na plaży, a jakby była wysoka temperatura, to ludzie by poszli sobie po prostu plażować, a jednak maseczki trochę tak odpychają od tego może pomysłu. Tak. No, w sumie jest to jakieś usprawiedliwienie. Ja myślałem, że po prostu zapomnieli o tym, że jest coś takiego jak plaża i ludzie często mogą chodzić
sobie na plażę na spacer. Taka szansa też jest, a my teraz idziemy i jesteśmy w szoku, bo tyle się pozmieniało. Tutaj w ogóle co chwilę się coś zmienia i nie wiem, kiedy ostatnio tu byliśmy, ale dosłownie za każdym razem jak jesteśmy, to jest coś nowego. No, ale teraz to byliśmy tutaj, nie wiem, z 2 miesiące temu. No może przesadziłem, ale, no ale tak. dawno temu. Jakoś tak. No, idziemy, trochę wieje, ale i tak jest super. Patrzcie, jak jest pusto. Dziwne, prawda? Można chodzić na plażę, a jest pusto. A odpowiedź tego jest właśnie taka. Nie wiem, czy słychać, aczkolwiek... Zawsze jak pokazujemy, odsłaniamy, żeby wiało, to wtedy nie słychać. No, ale mam nadzieję, że teraz było słychać. Jest zimno, jest tak mroźny wiatr, że my uciekamy z plaży, idziemy się przejść promenadą, a chociaż na promenadzie również jest zimno. Mimo że wiatr jest naprawdę bardzo silny i bardzo mroźny, to warto było wyjść, warto było się przejść w końcu, poddychać świeżym powietrzem. Mimo że przez maseczkę to trochę utrudnione, ale nadal jakby ma się troszkę więcej energii i więcej chęci do życia. Więc polecam wszystkim wyjście gdzieś tam. Do lasu można bez maseczek, więc może następnym razem... Ale są kleszcze, więc... Coś za coś. Ale może następnym razem właśnie pójdziemy sobie do lasu, żeby można było poddychać. A tymczasem spadamy, bo już troszkę, tak, sprzątnąć, ogarnąć ten syf, bo troszkę nam marzną ręce, wbrew pozorom. A ja tu się nie mogę doczekać, aż śmignę sobie tą drogą na rolkach, bo tu zrobili naprawdę świetną robotę. Tu jest deptak dla ludzi, tutaj jest na rolki / deskorolki, a tu jest ścieżka rowerowa. No super! No to jest ekstra i też nie mogę się doczekać, jak stanę na desce i się wypierdzielę od razu. Będę się musiał uczyć od nowa, jak się uczyłem wtedy za pierwszym razem. No i fajnie. Oj, nie wiem, nie wiem. Jesteśmy w trakcie ogarniania tego sypu, który zostawiliśmy ostatnio i jestem pod wrażeniem, bo tak naprawdę wszystko, co powinno znaleźć się w sypialni, już tam jest i mamy tak dużo miejsca, bo część kartonów była pusta, tylko zostawialiśmy je za każdym razem właśnie na tą chwilę, kiedy będziemy ogarniać takie remontowe pierdółki, tak, które tu widać. Tak, miałem właśnie plan pogrupować różne rzeczy do różnych kartonów, powrócić, żeby łatwiej się to opisywało i łatwiej znajdowało, dlatego te kartony u nas siedziały. Tak, i teraz kilka wykorzystamy, kilka pójdzie do śmieci, także naprawdę super. Tylko będziemy musieli porobić kilka przebieżek do piwnicy i do śmietnika, ale jestem zadowolona, bo naprawdę w sypialni zrobił się bardzo fajny porządek i bardzo dużo miejsca. Teraz wszystko jest tutaj ułożone i tak naprawdę wcale nie ma tutaj dużo rzeczy. No dosłownie 3 kartony jakichś rzeczy, które będziemy musieli jeszcze przejrzeć, jak będziemy mieć meble i wtedy zdecydować, czy to zostaje, czy nie. W czasie, kiedy Kapi będzie znosić część rzeczy do piwnicy, ja zabieram się za obiad. I dziś na obiad miały być kotlety mielone, ale jest już prawie 18 i nie chce nam się ani czekać, ani robić, więc no dzisiaj będzie taki bardzo... Studencki obiad, studencki 100%. Będą hot dogi. Wczoraj w sklepie, jak Kapi zobaczył, że wzięłam bułeczki do hot dogów, to postanowił, że weźmie oczywiście parówki. I zobaczcie, co on wziął. Przecież to nie są parówki, tylko to są jakieś paluszki. W porównaniu do tych bułek muszę włożyć w takim razie po 2 do bułki i coś czuję, że w takim razie skończy się na mielonych o 24. Jakieś nieudane te hot dogi będą. Już pomijam wielkość tych parówek. Zostało nam tylko tyle cebulki. Musztardki nie ma. Musztardki, ale hot dogi będą. Będą. Tak. Może nie najlepsze, ale no. Będą. Normalnie obiad pierwsza klasa. Dobrze, chociaż mieliśmy jeszcze jakąś resztkę sosu czosnkowego. To nawet jakoś się to prezentuje, ale cóż. Dobra, będzie dobre. A to, że no będzie! A to, że zjemy o 1 w nocy mielone, to już inna para kaloszy. O tym nie będziecie wiedzieć nawet. A po pysznym obiedzie, który naprawdę był spoko, ja chciałem może narzekać i mówić, że ona by coś innego zjadła, ale ogólnie był spoko, jest ogólnie już z 2 godziny później, z racji takiej, że dochodzi 21.30, a 21.30 w środę to co? America Express. Dokładnie, dokładnie. Więc dzięki temu, że jest America Express, mamy też Guilty Pleasures. Wczoraj jak byliśmy w sklepie, to kupiliśmy więcej niż widzieliście
więcej niż to, co Okcia zjadła, to co widzieliście, tak? Dobrze powiedziałem, czy zagmatwałem się? Tak. Nie wiem, chyba się zagmatwałem trochę. W każdym razie mamy nową paczuszkę i będziemy sobie teraz wciągać i oglądać Afryka Express, no. Wiemy, że brzmimy teraz jak smutne grubaski, jemy codziennie chipsiki i czekoladkę, ale na co dzień tak nie robimy. Ja tak robię właściwie tylko przed tymi dniami. Wiecie, jakbyście się pytali, jak moja dieta, bo tam też ktoś już mówił, że oj, ziemniaki o 23:00, 24:00. To ogólnie... No jeszcze się nie rozkręciłem. Smacznego! Pamiętasz, jak mówiliśmy jeszcze przed America Express, że wyglądamy jak takie smutne grubaski, bo jemy tylko słodycze? To dopiero zauważyliśmy, że Kapie jest też ubrudzony hot dogiem z obiadu. Misiu, jesteśmy smutni. To jest taki przypał. Najlepsze jest to, że w ogóle mówiliśmy, że hot dogi jedliśmy o 19, a America Express była po 21. Przez 2 godziny nie skapnąłem się, że jestem upierdzielony i w ogóle mi to nie przeszkadzało. Ale wiesz, co to oznacza, że nie jesteś narcyzem, bo w tym czasie nie poszedłeś sprawdzić w lustrze, jak wyglądasz. Nie, przecież zdejmowałeś soczewki. No ale w sumie byłeś wtedy ślepy, bo tak. Kapi ma okulary. Właśnie, a propos okularów. Pisaliście ostatnio na filmiku Okci, że ślicznie wygląda promienie jej, w ogóle jakże cudownie jest jej z jej buzią, kiedy nie ma okularów. Więc mam nadzieję, że jak przyjdzie czas, kiedy ja ściągnę swoje okulary i założę na nowo soczewki, będziecie pisali mi to samo, że jestem przystojny, ogólnie fajny, no nie mam pomysłu na więcej epitetów. To chyba nie chodziło o to, że nie miałam okularów, tylko byłam po prostu pomalowana. Ale też nie miałaś okularów. I wszyscy byli zaskoczeni. O Boże, ty tak wyglądasz bez okularów? To teraz uwaga, raz, że pod tym vlogiem piszecie, jak ja super wyglądam z okularami. To dwa, jak ściągnę okulary, to też mam nadzieję, że co najmniej połowa komentarzy będzie o tym, jak ja cudownie wyglądam. No, ale najpierw musisz zamówić soczewki. Wiem, ale to na razie przyzwyczaję się. I może zamówimy od razu mi. Można tak, mogę tak sobie zamówić? Nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, ale tak jak mówię, właśnie przyzwyczajajcie się do okularów, bo przez chwilę w nich będę chodził na pewno. Kapiszynka! Co tam? Zapraszam do spanka. Jakiego spanka? Noc jeszcze młoda. Nie, idziemy spać, żeby jutro zdążyć na leżing, smażing, plażing na naszym tarasie. Kotoś, wiesz, że ja nie jestem leżing, plażing, smażing. Ale ja jestem. Ja jestem siedzing, spanning and... Graning. Może być, albo opierdziling. No, dziękujemy za oglądanie. Bye!